tvpodkarpacie.pl. Imponująca seria TSV Mansar Transgaz Travel Sanok trwa w najlepsze. W 14 pojedynku ligowym w obecnym sezonie Sanoczani nie dali większych szans błękitnym Repczyce i sięgnęli po 14 zwycięstwo z rzędu. Tym razem siatkarze TSV zaprezentowali znakomitą dyspozycję w polu serwisowym, a także bardzo dobre przyjęcie. Przełożyło się to na kilkupunktową przewagę w każdej partii i kontrolę przebiegu rywalizacji. Goście z Ropczyc fragmentami grali bardzo dobrze, pokazując dużą wolę walki. Ostatecznie to jednak gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa za 3 punkty. TSV Mansard Transgaz Travel Sanok KS Błękitni Ropczyce 3-0 w setach kolejno do 21, 19 i 19. Z mojej perspektywy oceniam bardzo dobrze. Zagraliśmy stabilny mecz praktycznie w każdym elemencie. Można powiedzieć, że kontrolowaliśmy przewagę. Jestem zadowolony generalnie z naszego przyjęcia, ponieważ Błękitni dwóch, trzech zawodników dysponuje dosyć ostrym flotem. Myśmy byli w stanie to utrzymać i nawet bardzo pozytywne przyjęcie mieć po tych zagrywkach. Również w ataku bardzo stabilnie, no i przede wszystkim na zagrywce żeśmy robili różnicę już taką punktową. Wyciągnęliśmy troszkę wniosków z pierwszego meczu. Chcieliśmy przede wszystkim popełnić mniej błędów. Myślę, że w pewnym stopniu to się udało. No wiadomo, ciężko się gra z taką drużyną Sanoka. Posyłaliśmy niekiedy naprawdę bardzo mocne zagrywki, oni przyjmowali. No. Myślę, że zrobiliśmy progres, jeżeli chodzi o grę z wcześniejszego meczu i oby tak dalej. Staraliśmy się grać bez błędów. Oczywiście nie obyło się bez nich, ale mniej więcej do 18-19 punktu graliśmy równo i później nastąpił odjazd i wygrana w poszczególnych partiach. Jesteśmy na 5. miejscu, mamy szansę grać w czwórce. Co będzie, zobaczymy. Gramy na zupełnym luzie, ponieważ cel został osiągnięty. Co ugramy, to po prostu nasze. Na początku marca zaczynają się play-offy i na te mecze już mam nadzieję będziemy, może jeszcze nie z tą optymalną formą, ale z taką, żebyśmy awansowali do półfinałów i na półfinały i finały, żeby być w optymalnej formie. Takiej optymalizacji można się spodziewać już po powrocie Tomka Józefackiego, czyli gdzieś około 5-10 lutego. Myślę, że wtedy już wszystko będzie jasne co i klarowne co do obszerności naszego składu. Myślę, że wtedy nasza gra już będzie bardziej stabilna. Synek dzisiaj pierwszy raz na meczu tata? Nie, jest drugi raz. Był bodajże na Resowi. Graliśmy tutaj, także... Przynosi szczęście. Przynosi szczęście. Za tydzień Sanoczanie zmierzą się na wyjeździe z Karpatami Krosno. tvpodkarpacie.pl